Boże. No ale Panie Krystyno! Błagaj mi! No błagam, no! A zrób ten głos ten taki... No Panie Krystyno! Rób! Pójdźcie na Pani! No w las przecież otwarty jest! O, kogo? A co byście się tak, jak na wystawę podstawili? No bo sprawa oficjalna jest. Jest szef? A zależy dla kogo? A dla mnie? A dla mnie ostatnio ustali mam dać za jazdę rowerkiem. To szefa nie ma. Oba pani są, na to też nie ma. Oj, jaka ta policja skorumpowana. Ludzie, już nawet pieniędzy nie... To pani Krystyna już jej więcej po pijaku nie jeździ. Jak ja ledwo ustawą człowieka. A to matyka z odpali poprawiła. Ja prawie trzeźwa byłam. No szmogłam go się odwadzić. Gdzie jest ten szef? Szefie! Krystyno. Jak wino? Uderza do głowy. Aniele. Tak wiele. Dla ciebie bym zrobił. Modlitwa to dobry pomysł na wieczór. Skadzino, a zapasy nosi się w powietrzu. To cię zawsze tu do mnie sprowadza. Przyszedłem ze sprawą wsiadą. Przyszłem się mówi. To dlaczego Krystyna nie woła? No bo jak to mówią, szczekają, a karma nie idzie dalej. Co rzecz tak? Bo chodzi o to... No jestem! Chodzi o to, żeby mnie ksiądz wygonił, ale ksiądz durny, ale święty, święty. Krystyna, może by lepiej herbatki zaparzyła. A tak. Krystyno! A jak się skończyło? Jak się skończyło? Kupiłem ostatnio 30 litrów. No to sam raz na dwa wystarczył. Krystyno! Przepraszam! Ogółem chodzi o to, że z nas się wszystkie wsie śmieją. Jak się śmieją, że dałem Krystynie zakaz na jazdę rowerem? A gdzie się Krystyna wybiera? Noż... Już nigdzie! Nie z tego się śmieją, proszę księdza. Śmieją się z tego, że my jako jedyni na wsi Biedronki nie mamy. Oj, teraz komendant się chyba naprawdę czegoś ochlął. Przecież Biedronek u nas odzyskania. No ja tego cholerstwa wygonić z domu nie mogę. No to jest gorsze niż mrówki w cukrze. Za przeproszenie się tego księdza. Ale od tego czasu jak księdza trzmiel w kółko, no żeby komendant widział. Człowiek z trzema pośladami. Ale tyle byśmy się z lekarką uśmiały. W życiu nie widziałam, żeby chłop sobie kaczę przez głowę zakładał. Na mnie źle zrozumiała. Chodzi o to, że z nas się śmieją, że jako jedyni sklepu na wsi nie mamy Biedronki. Właśnie. Źle to zrozumiała komendanta, a ta bugarka, którą komendant pod lasem legitymował. Ja tylko o dowód poprosiłem. A od kiedy to się legitymuje bez mundru? Krystyno! Oj, przepraszam! A ty, Staszku, teraz się tłumacz. Thank you.
niedzielę, bo ja też. Co pan powiedział? Komik. Masę pikę Sauratus. Pan? Zebra. Karafelna tragedia. Przekoniecznie jak zebra po łacinie. No to chora zebra. Siostro, siostro skalpel. Jestem, ale mówią, że na mnie brzydwa. Dlaczego? To nam się brzydwy się pyta. Nie rozumiem. Panie doktorze, każdy lekarz w naszym szpitalu, który nie umie znaleźć sobie kobiety, i tak przychodzi do mnie. A co pani robi dziś wieczorem? Przykro mi, jest zajęta. Co się z nim stało? Próbowali go nakarmić marchewką. Ale co w tym dziwnego? Przecież chomiki jedzą marchewki. No tak, tak, ale nie w całości. Czym on to trawi? Nie wiem. Dużo pijał. O, z tego to zrobimy lampę. Jesteśmy blisko serca. Teraz pójdzie z górki. A, przepraszam, to mój. Halo? Tak, panie doktorze? Nie, dzisiaj jestem już zajęta. Jutro też jestem zajęta. A, i proszę przekazać chłopakom w prosektorium, że w przyszłym tygodniu też nie mogę. Dziękuję. Doktorze, co to jest? Tętnica. To co, tniemy? Tak, tniemy. No co pan zrobił, doktorze, przecież ja żartowałem, no. Siostro, proszę odebrać telefon, dobrze? No ale to nie mój. Tracimy go. Mają. Dobra, nieważne, go, ją, to, tak, siostro, 120 gram lidokale, doktorze? To jest rzeczownik? Nie, lidokal, linoleum, lina? Nie wiesz, co nieważne, to i tak bo on zaparcia. Doktorze, proszę przejść do masażu serca. Jest to proste. Ale pan to powinien robić w klatce piersiowej. A, przepraszam. Przechodzę do resuscytacji. Chodźmy. Który z nich jest na rower? Ten tego na rower.
Czarny sweterek, tak. Zdecydowanie. Coś tak nie wygląda Arab. Żaden Arab nie wygląda jak Arab. Zdecydowanie. To jak ma na imię? No, tak jak Arab. Krzysiek, no. Bardzo mi przykro, Krzyśku. Na hasaba, Krzysiek. Serce twojego przyjaciela nie wytrzymało. Na kara, diada, bum, bum. Język staje mi w gardle. Dehane de couscous. Jedyne, co mogę dla ciebie zrobić, to ładnie go zapakować. Dehane de Merry Christmas. Czy masz jakieś ładne opakowanie po maśle? Le cara de Mali. Po maśle. Bo zawsze mi się z margaryną myli. Machfo! Krzyśku, co tam jesz w swoim arabskim domku? Delme, margarynę, masmix? Helmala, delma, makismix. Przykro. Allah akbar! Nie, no dobrze. Nie no, świetnie nam poszło, nie? Tutaj płacz wzruszył się, nie? Ale powiem wam, że nie poszło nam z tym chomikiem. Jednak chomik to nie mój koniec. O patrz! Świnia nie żyje. Na złość. Halo? Słuchajcie, musimy uratować te konie. Weterynarze dotrą na czas. Czy siostra Skalpel polubi chłodne wieczory w prosektorium? Czy doktor odda wreszcie poczet królów i książąt do polskiej biblioteki? Czy weterynarze uratują lisa? Tomasza Lisa. Zapraszamy pierwszą perła. Wie pan co? To może być prawa przenoszona.
Panie! Tak mi po co opowiadać? Studiów medycznych nie trzeba kończyć. Ja sobie do pana przyszłam po jakieś tabletki i smarowidło. Bo ja już... Znaczy mój pies już nie może... Przepraszam bardzo, ale czytamy na pewno obsawać. A nawet jeśli chodziło o kota, będzie panu z kotem łatwiej. Wyszedłem z kotkiem Maruszusia na spacer, dostał wysypki i się drapie. Zaraz go diabł. Spokojnie, proszę pana. Wiele pan kot, czy pies, wielka mu twarzy. Bo tego zależy na wkrótce. 91. Kot? 91? Całkiem dorosły kot. 40. Kogo? Kończy 40? Panie, rozumie pan, że to nie zależy od gatunku, od choroby. Dobrze, że ma. Tutaj mam receptę. Proszę to stosować 3 razy dziennie, tak? Tak. A tutaj ma pan maść do smarowania okolic. Tylny płatny. I proszę zabawić się z tym. Pan co? Ja przyjdę bez psa, bo to jest taki wstydliwy jest. A ja panu wszystko opowiem. Do widzenia. Jeszcze jedna szczerze. Proszę pana, niech ten pana pies czy kot nie popija tabletek alkoholem i nie prowadzi po nich samochodu. Tam. Współpracy jest chociażby taniec. Zgrajmy się tak, jak chcielibyśmy przez następne